Witam, tu JJ Joker, mam dla was i ogłoszenie, i pytanie. Tak więc zaczniemy od tego ogłoszenia. Mamy dzisiaj, kiedy wrzucam ten film, jest 25 lipca. 29 lipca wyjeżdżam na Woodstock i wracam pewnie po 3 dniach. Także w tych dniach nie spodziewajcie się filmów, powiedzmy od 29 do co najmniej drugiego. Do co najmniej drugiego nie spodziewajcie się filmów, bo nie będę miał jak wrzucać. To by było na tyle z tego ogłoszenia. A drugie to jest moje pytanie i tutaj proszę wszystkich, którzy oglądają, żeby napisali, jakie jest wasze zdanie. Otóż chodzi o to, że zauważyłem, że Loco Roco mnie coraz bardziej irytuje i chyba jest nieco mniejsze zainteresowanie nim. Nie mówię, że na pewno, nieważne, nie piszcie mi, czy się nie interesujecie, czy nie. Tylko jest plan mój taki, że teraz wrzuciłem film, kończąc trzeci świat i zostały nam jeszcze dwa światy i jakieś tam bonusy jeszcze. Można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku. Czy jesteście za tym, żebym teraz przerwał Loco Roco i zrobił całego God of War? Czy może chcecie, żebym dokończył Loco Roco i dopiero zrobił God of War? Ja jestem za tym, żeby przerwać Loco Roco na trochę, ale jeżeli wy uważacie, że inaczej, no to głosujcie. Tak więc zaraz wam powiem, co i jak macie głosować. Po pierwsze, nie piszcie mi innych opcji, jakie są wasze inne, powiedzmy, przemyślenie, jak mam to zrobić. Nie ma innej opcji, jest tylko możliwość, że albo przerywam teraz i robię God of War, albo kończę Loco Roco wszystko do końca i dopiero robię God of War. Dobra, to by było to. I teraz tak, piszcie w komentarzach jakieś tak typowe formułki muszę teraz wymyślić. Napiszcie mi połowa Loco Roco, to będzie znaczyło, że robię pół Loco Roco i przerwa, albo całe Loco Roco. Ok? Połowa Loco Roco, całe Loco Roco. I to gdzieś tam w swoim komentarzu napiszcie i ja to przeczytam i policzę wszystko, zobaczę co i jak. I to by było chyba na tyle. Wybaczcie z tym Woodstockiem, ale tak wyszło, no sorry. Przeżyjecie beze mnie chyba trochę. Dobra. Wiecie co macie robić. Mam nadzieję, że wysłuchaliście wszystkiego ładnie. Posłuchajcie się moich instrukcji. To chodzi po prostu o to, że to wszystko ładnie zgrać, żeby nie było problemów, żeby, wiecie, żeby ładnie cała maszyna działała bez żadnych zgrzytów. Okej. To jest koniec już tego filmu, możecie wyłączać. Ja się z wami żegnam. I piszcie komentarze. Na razie.